Dzień dobry, witam najwytrwalszych z wytrwałych na prawie ostatnim panelu na forum w Krynicy. Ja się nazywam Anna Wittenberg i dzisiaj z naszymi gośćmi będziemy dyskutować o CPK. Jest z nami Łukasz Warzecha, jest z nami Marcin Duma i pan Maciej Wilk. I od razu, słuchajcie, ponieważ ja nie mogę przedłużyć tego panelu potem, to nadam mu tempa. I Maciej, wy złożyliście w środę ustawę o CPK, tak, dla CPK, 200 tysięcy podpisów. Ponieważ pracuję w gazecie, to mnie uczą, żeby zaczynać od, wiecie, newsa. Więc chciałabym cię zapytać, powiedz mi, o czym świadczy te 200 tysięcy podpisów? Co to są za ludzie? Rozmawialiście z nimi, spotykaliście się? 200 tysięcy motywacji do tego, żeby złożyć ten podpis. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry Państwu, to duża przyjemność być tutaj i faktycznie timing jest perfekcyjny, bowiem w środę nasze stowarzyszenie złożyło projekt ustawy obligującej władze publiczne do realizacji projektu CPK. Podpisów zebraliśmy ponad 200 tysięcy, natomiast po takiej wstępnej weryfikacji poprawności wpisywanych danych wyszło 193 tysiące. 193 tysiące, które te również są fenomenalnym sukcesem w mojej ocenie, no bo przecież proszę mi wskazać inny obywatelski projekt ustawy za czymś, a już w szczególności za taką dość, powiedziałbym, na pierwszy rzut oka hermetyczną rzeczą, jak budowa projektu infrastrukturalnego, która by zebrała ponad 100 tysięcy podpisów, a już tym bardziej blisko 200 tysięcy. My też mamy dosyć ograniczoną możliwość tak podania konkretnych danych, natomiast no, po PESEL-ach chociażby widać, że dobre 50% czy więcej osób podpisujących ustawę to są przede wszystkim ludzie młodzi. Może to jest trochę związane z tym, że my też lokowaliśmy nasze punkty zbiórek w miejscach, gdzie młodzież się przewijała przy różnych eventach, koncertach i tak dalej. Natomiast no, widać było takie poruszenie tematem przede wszystkim wśród ludzi młodych. I myślę, że możemy pewne hipotezy dzisiaj postawić, dlaczego tak się stało. To postawmy je. No, ja myślę, że przede wszystkim młodzi Polacy są w znacznie mniejszym stopniu obciążeni różnego typu kompleksami czy poczuciem, że w Polsce no to jest ta szaro byle jako i tak być musi. Tak? To my jeździmy po świecie, mamy znajomych na wszystkich kontynentach, widzimy jak wygląda ten osławiony Zachód i widzimy, że to nie jest dolina mlekiem i miodem płynąca, tylko to ma swoje zalety, ma swoje wady. Widzimy pozytywy, widzimy piękną infrastrukturę, widzimy rozwiniętą sieć sieci transportowe i zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak nie może być w Polsce. Lecimy na wakacje do Tajlandii przez lotnisko w Istambule i zadajemy sobie pytanie, dlaczego tego typu infrastruktura nie może w Polsce powstać. Co jest gorszego, jeśli chodzi o polskie społeczeństwo, gospodarkę, państwo w Polsce względem Turcji? I zadajemy sobie to pytanie i rodzą się oczekiwania też od władz publicznych, że weźmy się wreszcie za robotę i zbudujmy państwo na miarę 20. gospodarki świata, a nie właśnie taką brzydką pannę na wydaniu. No dobra, bo CPK to jest jakby jeden z takich projektów, o których jest głośno, ale to ja zauważyłam tak inflację tak naprawdę projektów, pod którymi ludzie się podpisują, że jest tak, najpierw było CPK Atom, potem CPK Atom Porty i jakby kolejne te rzeczy, o kolejne rzeczy zaczęliśmy się, czy w przestrzeni publicznej zaczęto się upominać. Łukasz, i czy CPK to jest tylko benchmark jakiegoś szerszego, czegoś szerszego, czegoś większego? Przede wszystkim muszę powiedzieć, że mnie zaskoczyło to dosyć ponadpartyjne poparcie dla budowy CPK. Ponadpartyjne mam na myśli elektoraty, nie polityków oczywiście, bo myślę, że to jest faktycznie fenomen przy tym poziomie polaryzacji, jaki w Polsce mamy. No chociaż były też zaskoczenia w drugą stronę, to wtedy, kiedy okazało się, że partia Razem, Lewica nie toleruje pani Pauliny Matysiak zakładającej inicjatywę Tak dla Rozwoju z panem Marcinem Horałą. To było pewne zaskoczenie, moim zdaniem bardzo nierozsądny ruch z ich strony, ale że ja im specjalnie dobrze nie życzę, to niech robią takie błędy. Natomiast jeżeli pytasz mnie, czy to jest benchmark, myślę, że to jest, nie używam anglicyzmów, ja bym powiedział raczej, że to jest symbol. I to mnie z jednej strony cieszy, z drugiej trochę niepokoi, dlatego że cieszy mnie, bo pokazuje, że
nie ma zgody na trwanie w byle jakości dużej grupy Polaków i to jest też jakaś szansa, jak sądzę, na wyjście z tej dramatycznej i fatalnej polaryzacji, ale z drugiej strony, jeżeli się skupiamy na symbolu, albo nawet na kilku, bo słusznie zauważyłaś, że ta grupa projektów, które są popierane, się poszerza, to być może nasza ambicja, czy poczucie tego, że się włączyliśmy w jakąś szlachetną inicjatywę, kończy się na tych symbolach, a tak naprawdę problem polega na tym, że jak pokazuje reakcja państwa na powódź, duża część polskiego państwa wymagałaby kompletnej rekonstrukcji. Teraz zastanawiam się, czy to nie jest trochę tak, jak z niektórymi znanymi, dużymi inicjatywami charytatywnymi, że jakaś grupa ludzi podpisała się pod tym projektem ustawy, może skupi się właśnie na CPK, a straci z oczu wiele innych aspektów działania państwa, które są fatalne. To jest ciekawe, co powiedziałeś. Ja się zastanawiam, czy ta polaryzacja jest faktycznie, wiesz, czy to nie jest jakiś obraz, który jest trochę zafałszowany przez media społecznościowe, wszyscy się w nich, wiesz, żeby się przebić w mediach społecznościowych, wiemy jak jest, trzeba kontrowersji, to żyje chwilę i tak dalej. Więc Marcinie, to właściwie jest do ciebie pytanie, bo ty się zajmujesz liczbami, więc żebyś nam dostarczył takiej eksperckiej wiedzy i danych, na których my moglibyśmy porozmawiać. Po pierwsze, czy faktycznie jesteśmy spolaryzowani, ale po drugie, też jak przebiegają te podziały wokół CPK i tak dla rozwoju, to znaczy, czy to faktycznie jest tak, że to prawicowy elektorat jest bardziej za tym, czy lewicowy, czy młodzi, czy starzy, oddaję ci głos. Znaczy, przede wszystkim to nie mieszajmy systemów walutowych. System walutowy, jeden to jest polaryzacja i ona sobie będzie, a z drugiej strony mamy to CPK, o czym ty, Łukasz, powiedziałeś bardzo słusznie, jako o symbolu. Bo żeby dobrze sobie tą całą dyskusję uporządkować, to trzeba zrozumieć, czym właściwie jest CPK i dlaczego nie do końca jest lotniskiem czy systemem kolei, bo ono jest tak naprawdę czymś więcej. On razem z atomem i niewspomnianą tu jeszcze elektromobilnością jest właściwie opowieścią o tym, czego byśmy chcieli, żeby państwo z tego nie rezygnowało. Bo czy CPK, czy atom, czy własna marka samochodu, i nieważne, czy on będzie elektryczny, spalinowy, czy będziemy się poruszać go siłą mięśni, jest wyznacznikiem, to przyjęło się mówienie, że to chodzi o aspiracje, ale tak naprawdę to jest taki kamień milowy. Jeżeli my jesteśmy 38-milionowym narodem i mamy mieć jakąś pozycję, którą w jakiś sposób chcemy zaznaczyć w Europie czy na świecie, to powinniśmy po prostu mieć pewne rzeczy. Taką rzeczą jest własna marka samochodu. Skoro Rumunii mogą mieć, to dlaczego my nie możemy mieć? Nieważne, że Rumunii to w zasadzie jest Renault francuskie, tak? Ta Dacia, ale oni mają, więc żeby oznaczyć, że jesteśmy na odpowiednim poziomie, musimy mieć atrybuty sytuujące nas na tym określonym poziomie. Co to są za atrybuty? No to jest lotnisko. I myślę, że trochę mniej ta sieć kolejowa, bo ona nie oddziaływuje na wyobraźnię tak mocno, jak duże, przyzwoite lotnisko, z którego można latać bez przesiadki wszędzie na świecie. To jest atom, czyli nowoczesna, tak się przynajmniej to w percepcji badanych układa, i w miarę czysta energia, czyli czysta, czyli nie pochodząca z węgla. I jest jeszcze jedna rzecz, która w tych wszystkich trzech projektach jest zakotwiczona. A mianowicie ludzie zdają sobie sprawę z tego, że to się nie stanie w przyszłym roku. Dzisiaj decydujemy i w przyszłym roku już latamy. To są inwestycje, które będą trwały latami. Może nawet będziemy czas liczyć w dekadach. Natomiast decyzja o tym, że rozpoczynamy i budujemy, jest zobowiązaniem tej ekipy i następnych ekip z tego, że nie zrezygnują z ambitnych strategii wzrostu. Jak to się ma do polaryzacji? No nijak się nie ma, bo to jest obietnica, której oczekują wyborcy bardzo różnych partii. Czy jest przechył w prawą stronę, tak żeby już zmierzać do odpowiedzi na twoje pytanie? No jest. A dlaczego jest? No bo po tej liberalnej stronie mamy taką grupę wyborców, którzy nie do końca są zadowoleni z tego, że spłaszczają się nam podziały społeczne w Polsce.
bo oni na tym tracą swoją wyjątkowość, swoją uprzywilejowaną pozycję. I u Jakuba Dymka miałem okazję rozmawiać na ten temat, właściwie czym jest, dlaczego ta taka wyższa klasa średnia nie chce CPK. No ona nie chce CPK, bo jak CPK będzie miał dużą przepustowość, to wszyscy zaczną latać, a jak wszyscy zaczną latać, to samo latanie samolotem przestanie być wyjątkowe. To jest dosyć absurdalne, ciężko mi jest w to uwierzyć. Nie, no chodzi o to, że, żeby utrzymać odpowiednią stratyfikację społeczną, tak? Znaczy, jeśli my mamy być w środku, to znaczy, że komuś musimy stać na głowie, czyli tej klasie niższej. Przez ostatnie 8 lat za czasów PiS-u ten dystans się zmniejszał. Jak popatrzymy sobie na to, jak w ilu gospodarstwach domowych nie było samochodu, a jest samochód. W ilu gospodarstwach domowych nie było takiej rzeczy jak zmywarka, a dzisiaj jest. To jest wzrost 17 na 56%. To znaczy, że zaczęły się zacierać te różnice, które były między klasą ludową, pracującą albo niższą, czego nie wolno mówić, a klasą średnią. I właściwie w ich wyobrażeniu CPK jest tą kolejną granicą, która gdzieś się będzie zacierała i znikała. Tyle tylko, że na polaryzację nie będzie miało to żadnego wpływu. Mogę dwa słówka, bo właśnie bardzo bym chciała, żebyście... zainteresowało mnie, co powiedziałeś, że to nie jest element polaryzacji, albo że jest to podział, który jest równoległy do polaryzacji. No ja bym jednak trochę bronił tezy, że to ma związek. Być może to nie jest tak, że idzie ten podział, nawet na pewno nie jest tak, że on idzie prosto pomiędzy wyborcami opozycji i koalicji, ale gdzieś tam jednak dosyć wyraźnie idzie, ponieważ poglądy dużej grupy elektoratu, czy dużych grup elektoratów składają się z gotowych pakietów. Ja mógłbym tutaj, jakbyś mi dał 10 minut, zrekonstruować taki pakiet dla wyborcy Koalicji Obywatelskiej typowego i myślę, że w tym pakiecie wyborcy Koalicji Obywatelskiej byłoby odrzucenie CPK właśnie, czy pakiet dla wyborcy PiS, czy dla wyborcy Konfederacji. Więc jednak wydaje mi się, że tutaj dosyć mocno to się nakłada, nie w 100%, ale jednak tak. Ja z kolei dodam, że ja też widzę tutaj bardzo duży wpływ tej polaryzacji na dyskusję wokół CPK, no bo przecież zdajmy sobie sprawę, o jakim projekcie mówimy. Mówimy o projekcie, który został zapoczątkowany jeszcze przez rząd SLD na początku wieku, potem rozwinięty koncepcyjnie bardzo mocno przez rząd PO, wydane miliony złotych na opracowania w 2010-2011 roku mówiące tak, budujmy centralny port lotniczy, a następnie zmienia się władza, przychodzi PiS, mówi... No dobrze, nie mówi tego wprost, ale de facto bierze projekt poprzedników i przeznacza go do realizacji. I wtedy co się dzieje? Nagle projekt pisowski, prawicowy, równoznaczny z aktywem toksycznym, które należy najlepiej zatem włożyć w beczkę i zatopić na dnie oceanu. Przecież te wszystkie idiotyzmy, przepraszam bardzo, opowiadane lotami o pilnowaniu łąki za miliony, o zlewniach wód na Mazowszu, o pisowskiej gigantomanii. Przecież to wszystko się nie wzięło znikąd. To się wzięło dlatego, że trzeba polaryzować, że trzeba właśnie wszystko, co zapoczątkowane przez adwersarzy politycznych, traktować jako coś absolutnie toksycznego i do zwalczania na śmierć i życie. I tutaj się właśnie znaleźliśmy w takiej bardzo ciekawej sytuacji, że ponownie zmieniły się rządy. Naturalnym odruchem było, że będziemy ten cały projekt wygaszać. Przypominam, pierwszy wywiad pana ministra Laska tuż po wyborach październikowych na pytanie, czy powstanie lotnisko w Baranowie, odpowiedź nie, kropka. A jednak okazało się, że oczekiwanie społeczne jest inne i trzeba było z tej sytuacji w jakiś sposób wybrnąć. A ja mam taką propozycję. A jakbyśmy zrobili taki eksperyment myślowy i sam nie znam do końca odpowiedzi na niego, ale czy w ogóle robilibyśmy taką dyskusję, gdyby, proszę sobie to wyobrazić, w 2015 roku po zwycięstwie Zjednoczonej Prawicy wyszedłby przedstawiciel nowej władzy i powiedział tak, no było mnóstwo złych rzeczy, które poprzednicy zrobili, my się tu nie zgadzamy oczywiście, ale wśród tych dobrych jest jeden projekt, który chcielibyśmy poprowadzić i doceniamy, że poprzednicy go przygotowali, ponieważ kontynuacja dla państwa jest ważna. To jest projekt Centralnego Portu Lotniczego, tutaj chylę głowę przed Donaldem Tuskiem i jego ekipą, która ten projekt rozpoczęła, my robimy. Jak państwo myślą, co by się wtedy stało? Wszyscy by oniemieli z szoku, to z pewnością, ale dokładnie, no to jakby tego zabrakło przy obecnej zmianie władzy, ale również przy poprzedniej. Przez to, że projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego został
tak komunikacyjnie nomen omen spartaczony, zawdzięczamy to, że siedzimy w tym momencie teraz i rozmawiamy. A ten projekt, jak żaden inny przecież, szanowni państwo, miał potencjał ku temu, żeby właśnie być takim projektem ponad podziałami. Ale potoczyło się to wszystko zupełnie inaczej. No ja jestem trochę... Może ja jestem dobrej myśli, to znaczy myślę, że to nie jest tak, że ten projekt, niezależnie od poparcia społecznego, jest do kosza przez każdą kolejną ekipę będzie wyrzucany, tylko że żyjemy jednak w takim paradygmacie zmiany tabliczki. Czyli nie centralny punkt komunikacyjny, tylko nie wiem, port 15 października, zupełnie inny, kompletnie inny, kompletnie inna myśl w ogóle temu towarzyszy. Wszystko zmieniliśmy, bo tamci to schrzanili. Po czym oczywiście kontynuujemy jednak mimo wszystko pewne założenia, które zostały wypracowane wcale nie w ciągu ostatnich 8 lat, tylko znacznie wcześniej, bo te koncepcje to sięgają chyba jeszcze 73 roku, jakbyśmy tak dobrze się przyjrzeli pierwszemu przykładaniu się do tego. Natomiast jeśli chodzi o te pakiety, bo to było ciekawe, to prawda, że bycie wyborcą koalicji oznaczałoby, czy powinno oznaczać odrzucenie PiS-u i jego spuścizny jako całości. Tyle tylko, że jeśli badamy na przykład poparcie dla CPK, to widzimy, że to poparcie, to nie jest tylko tak rzeczywiście, że wyborcy PiS-u, wyborcy Konfederacji, oni mówią tak, no bo są przeciwko Tuskowi, mamy tam trochę wyborców koalicji, przepraszam bardzo, trzeciej drogi, no bo oni są w pół drogi między opozycją a obecną koalicją, no i mamy wyborców lewicy, dla których tego typu rzeczy są atrakcyjne. To jest bardziej skomplikowane, bo istnieją podziały w samych elektoratach. To nie jest tak, że 100% wyborców PiS-u mówi tak, absolutnie CPK. Tam też są przeciwnicy. W elektoracie Konfederacji też są przeciwnicy. Oczywiście ten stosunek tych, kto są za, do tych przeciw jest oczywiście trochę inny. Ale wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej też mamy, i to wcale nie odsetek rzędu 3 czy 5, tylko nawet kilkunastu do 20, w zależności od badania, które analizujemy, procent wyborców tej partii, który mówi nie, tak, chcemy CPK. Więc w pewnym sensie przecina to te proste podziały polaryzacyjne, może nie unieważnia tych pakietów, ale w jakiś sposób powoduje, że te pakiety nie są zupełnie spójne przy tej opowieści. Wiesz, to ja się odniosę trochę, Łukasz, do tego, co powiedziałeś, do tego twojego eksperymentu myślowego. Ja się zajmuję na co dzień cyfryzacją i technologiami w państwie i policy w tym obszarze. I zobaczcie, w Ministerstwie Cyfryzacji w ogóle nie ma czegoś takiego. To znaczy przyszedł Gawkowski i zaczął od tego, że powiedział, M-Obywatel to był świetny projekt, dziękuję moim poprzednikom za to, że go dowieźli. Więc jakby to jest możliwe, bo co się stało? W zasadzie nic się nie stało. To znaczy, po prostu Gawkowski nie ma paliwa politycznego akurat z tego zbiornika. Czy to znaczy, że nie może korzystać z innych? Może, ale jakby był szacunek jakby do tego. Natomiast jeśli chodzi o te elektoraty, no właśnie, to też jest trochę temat naszego panelu i Marcin, to bym jeszcze ciebie pociągnęła za język. Czy ty widzisz w badaniach, że kształtuje się jakiś elektorat CPK? Bo to jest taka teza, która gdzieś też lata w przestrzeni publicznej, że my możemy wyjąć kredę i zakreślić sobie to, co mamy wspólnego między różnymi tradycyjnymi elektoratami i że to będzie jakiś nowy projekt, tak? To jest takie wypuszczenie do tego, żeby zrobić krok dalej i powiedzieć, czy może powstać partia CPK. Dlatego zacząłem mówić od tego, żebyśmy nie mieszali systemów walutowych. Znaczy, że polaryzacja, podziały partyjne sobie, a zaspokojenie pewnych potrzeb, które mamy, niezależnie od tego, na kogo głosujemy, to jest zupełnie druga sprawa. Więc jeśli mówimy o tym elektoracie CPK, jeśli mówimy o, nie wiem, jakimś ruchu takim, który oddolnie się kształtuje, to owszem, on jest. Tyle tylko, że on, jego skutkiem nie będzie jakaś wielka przemiana na scenie politycznej, ale raczej przeformatowanie tego, w jaki sposób partie myślą o opowiadaniu swojej oferty albo tego, jak będą kształtować ofertę myślenia o kraju, Polsce. No bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Donald Tusk słysząc, zresztą w jakiś sposób to widzieliśmy, tak? Musiał zareagować,
na taki, a nie inny nastrój społeczny, gdzie bardzo jasno dostał sygnał, bo ty, no sorry, ale nie możesz tego zrezygnować, tak? Znaczy możesz, ale za to zapłacisz po prostu najzwyczajniej w świecie. I to jest bardzo ciekawe, co się dzieje teraz, no bo decyzja była taka, dobrze, już tam zbudujemy wam, już się przestańcie tam ruszać, ale ja podczas ostatniej fazy takich fali badań jakościowych, fokusowych, czyli takich, gdzie tam sobie ludzie mówią swobodnie na takie tematy, które chcemy poruszać, to nie jest takie badanie stricte ankietowe, czyli nie ma procentów. Rozmawialiśmy między innymi z wyborcami Koalicji Obywatelskiej na temat tego, no jakie są tam porażki rządu, jakie są sukcesy, no tam coś powiedzieli, mniejsza o to co, bo to nie ma znaczenia, ale porażki. No i jedna z tych osób, to oczywiście nie ma wagi statystycznej, ale jest w jakiś sposób znaczące, mówiła porażki. Ja mam wrażenie, że z tym CPK to jakaś porażka się szykuje, bo coś ucichło. Chyba przestali robić, tylko zaznaczyli, powiedzieli, że będą, a tam coś nie gra. Więc jeżeli elektorat, tak będący bezpośrednim zapleczem rządu, mówi, że to mu się nie podoba, to nie jest coś dobrego, to ten sygnał prędzej czy później po tej drabince trafi do decydentów i oni w jakiś sposób będą musieli na niego zareagować. Dzisiaj w tej sytuacji, w której jesteśmy, na skutek tego, co wydarzyło się w przestrzeni publicznej, nie ma możliwości załatwienia tego przez zamilczenie tematu i powiedzenie po 4 latach, no nie zbudowało się, no nie udało się, może potem. Ja bym zwrócił uwagę, że myśmy tutaj na forum mieli przecież dosyć mocny przejaw tej wojny o CPK. Był tutaj pan prezydent wczoraj, który w swoim wystąpieniu mocno wybił sprawę Centralnego Portu Komunikacyjnego i wysunął tam konkretne oskarżenia, jeżeli chodzi o to, co się dzieje lub co się nie dzieje. No i parę godzin później była już reakcja władzy, która wprost stwierdziła, że pan prezydent się, jak to się elegancko mówi, mija z prawdą w niektórych kwestiach. No czyli widać, że ten temat krąży, ale wydaje mi się, że ta diagnoza respondenta, o którym Marcin mówił tutaj, podczas tego badania też jest trafna. To znaczy ja tak odczytuję to, co zrobił rząd, niezależnie od tego, że wiem, że tam proces teoretycznie inwestycyjny się toczy, teoretycznie, ale tak naprawdę to stwierdzenie, że no dobrze, jednak robimy, ono w dużej mierze faktycznie temat zepchnęło z pierwszego planu na drugi, może nawet na trzeci. A jeszcze odpowiadając na pytanie, czy może powstać partia CPK. Ja go nie zadałam, ale możesz na nie odpowiedzieć. A miałem wrażenie, że zadałaś, ale dobrze, to ja i tak odpowiem. Uważam, że nie może powstać, ponieważ problem CPK to jest trochę tak, jak z marzeniami o partii kierowców, w której ja bym na przykład się chętnie znalazł, nawet może w kierownictwie. Ale partia kierowców nie powstanie z prostego powodu, bo znacznie więcej rzeczy i czynników kierowców dzieli niż łączy. Łączy ich to, że są jedną z najbardziej łupionych i zwalczanych grup dzisiaj w Polsce i nie tylko w Polsce, okej. No ale ci kierowcy mają jednocześnie bardzo, bardzo różne poglądy na mnóstwo innych spraw, które budzą co najmniej tak samo duże emocje jak los kierowców. Kwestie podatków, kwestie aborcji, kwestie rodziny, związków partnerskich i tak dalej. I myślę, że tu jest podobna sytuacja. Tych ludzi łączy CPK, owszem, łączy ten, no można już umownie powiedzieć, aspiracyjny stosunek do tej sprawy, ale jednocześnie, o czym Marcin już w dużej mierze tu powiedział, bardzo dużo innych spraw ich dzieli. Więc jeżeli jakiś polityk ma taką nadzieję, że mu się uda na tej bazie zbudować poparcie dla siebie, a może w ogóle nową formację, to myślę, że bardzo się myli. To tylko dwa zdania. To znaczy, podsumowując, to można powiedzieć tak, że na CPK nie można zyskać, ale można stracić. Ja z kolei pozwolę sobie dodać, że faktycznie w naszym, na przykład naszym stowarzyszeniu Tak dla CPK mamy ponad 6 tysięcy członków i są to absolutnie osoby z każdego zakątka Polski, z całego spektrum poglądów. To, co nas łączy i skupiamy się to, co nas łączy, to jest właśnie chęć jakby dopingowania rządu do tego, żeby projekty rozwojowe na czele z CPK były realizowane i były realizowane jak najszybciej. Jak wrócimy do tej słynnej czerwcowej konferencji pana premiera,
to ja tak trochę pół żartem mówię, że to było wyrażenie poparcia dla projektu, ale tak przez zaciśnięte zęby. Tam nie było widać entuzjazmu, prawda? Nie było widać entuzjazmu, że tak, będziemy robić coś fajnego, będziemy zmieniać Polskę na lepsze, tylko to było takie, no dobra, no już chcecie, to zbudujemy, ale urealnimy w cudzysłowie harmonogram, żaden 28, żaden 30, tylko najwcześniej 32, a pewnie znając życie się odsunie to wszystko na 35, więc to, co mnie bardzo razi, to jest to, że w dalszym ciągu nie ma zrozumienia pilności tego tematu, zarówno CPK, jak i wszystkiego innego. Mamy panią minister przemysłu, czy chyba, która mówi tak zupełnie w lekkim tonie, że elektrownia atomowa to raczej rok 2040, a nie 35. Jakby to w ogóle nie był żaden problem, prawda? To nie mamy tego zrozumienia, że te projekty infrastrukturalne to jest nie tylko coś takiego fajnego, co można mieć, tylko rzeczy, które powinny być 10 lat temu zrealizowane. Zarówno kolej, zarówno lotnisko, zarówno elektrownia atomowa. I my tracimy miliardy złotych na tym każdego roku, że tych rzeczy nie ma. Jeszcze jedną rzecz chciałbym podkreślić. Ta cała jakby dyskusja wokół CPK mi pozwala też sądzić, że rośnie w Polsce grupa społeczna, która już jest zmęczona tą wojną plemienną, która trawi nas przez lat 19 już, od roku 2005. I widzę też, może to jest moje życzeniowe myślenie, ale widzę też potrzebę większej merytoryki w dyskusji w życiu publicznym. No weźmy słynną debatę na temat CPK w Kanale Zero. 3-godzinna debata na temat projektu infrastrukturalnego, które oglądało 1,5 miliona ludzi. No czegoś takiego nie było wcześniej. Tak? I też przywołajmy przecież, że dyskusja na temat CPK to miała w sobie niezwykłego, że w kontrze do tych właśnie populistycznych, demagogicznych wręcz argumentów o złodziejach z PiS-u pilnujących Łąki, pojawiła się cały wysyp bardzo merytorycznych argumentów udowadniających, dlaczego ten projekt jest ważny. Więc dla mnie osobiście chciałbym wyrazić życzenie, że jest to też przejaw tego, że rośnie w Polsce grupa osób, grupa społeczna, która chciałaby większej merytoryki w życiu publicznym i odejścia od tej nawalanki dwóch plemion, bo to po prostu kosztuje nas utracone szanse. Znaczy ja jakby też bym sobie tego życzyła, natomiast pamiętam, że dawno, dawno temu jakby robiłam dokładnie takie zestawienia, nie wiem, wzięłam Zandberga i wzięłam Wiplera jeszcze wtedy, żeby oni przedstawili swoją wizję Polski, to był, nie wiem, 2012 rok czy 13, jakby jesteśmy dalej i jakby sytuacja jest ta sama, to znaczy Zandberg dalej ma 4,7 w sondażach, a Wipler też nie jakieś tam super wyniki, także jakby niewiele się zmieniło przez ten czas, to chciałam powiedzieć, jeśli chodzi o tak na koniec dnia o te wyniki. Natomiast ja też chciałabym pociągnąć tą myśl i zapytać was, czym będziemy wygrywać wybory w 2027 roku? Czy to te aspiracje, których wyrazem, symbolem jest CPK, Atom, Porty, tak dla rozwoju, to jest coś, czym się będzie wygrywało wybory, czy będzie się wygrywało wybory dyskusją, nie wiem, o aborcji? Warto wspomnieć chyba o tym, co się jeszcze dzieje wciąż niestety na południe Polski i będzie się działo, jeżeli chodzi o odbudowę. Bo moim zdaniem w jakimś stopniu te tematy się wiążą. Nie wiem do końca, jaki będzie skutek tego i czy on ogarnie całą Polskę, czy tylko tamten region. Być może Marcin tutaj będzie miał więcej do powiedzenia. Ale wyobrażam sobie to tak, że jeżeli CPK jest dla wielu osób symbolem tego, że polskie państwo może, że jak to się kolokwialnie mówi, polskie państwo dowozi, że jest w stanie zrealizować dobrze zorganizowaną, zaawansowaną technicznie, dużą w skali europejskiej inwestycję, to jaka będzie reakcja również tych ludzi, którzy opowiadają się za CPK, na to, co się właśnie wydarzyło na południu Polski, w sumie dosyć nawet niedaleko stąd, czyli na odsłonięcie ogromnego bezwładu organizacyjnego polskiego państwa. I mam tutaj na myśli nie tylko to, co się wydarzyło, kiedy woda zalewała, ale może nawet bardziej to, co się wydarzyło, kiedy woda zeszła.
No bo tutaj właściwie stawiam wam pytanie, co myślicie o tym? Czy to będzie tak, że właśnie w związku z tym będzie większe jeszcze oczekiwanie i większa presja, że na zasadzie pewnej kompensacji za to obnażenie dezorganizacji tkwiącej gdzieś tam pod tymi frazesami, właśnie tym bardziej róbmy coś takiego jak CPK, żeby pokazać, że jednak nas na to stać, jednak jesteśmy w stanie to zrealizować, czy może raczej nastąpi przesunięcie w odwrotnym kierunku, czyli zajmijmy się najpierw podstawami, czyli tym, żeby po zejściu wody policja była w stanie upilnować szabrowników na terenie powodziowym, a dopiero potem myślmy o jakichś wielkich inwestycjach. Ja? W badaniach z ostatniego weekendu poparcie dla rządu wzrosło. To już była sytuacja powodziowa, więc może to efekt gromadzenia się wokół flagi, ale wydaje mi się, że oczywiście los takich miejscowości jak Kłodzko, czy Stronie Śląskie, czy Lądek-Zdrój jest no, taki bardzo dojmujący. Natomiast wydaje mi się, że niestety bez pękniętego, czy stety, bez pękniętego wału we Wrocławiu to wielkiego przewartościowania nie będzie. A wał wytrzymał. Nie życzymy sobie i ja mam wrażenie, że ze względu na długość cyklu informacyjnego, takiego, który powodują media społecznościowe i tak dalej, ta powódź dosyć szybko zejdzie z radarów i przestanie być czymś, czym większość Polaków będzie żyła. Natomiast wracając do tego pytania, od którego wyszliśmy, a mianowicie od tego, czy CPK i co CPK będzie ważyło w następnych wyborach w 2027 roku. Po pierwsze, do 2027 roku może zdarzyć się naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy. Natomiast wychodzą... No to weźmy wybory prezydenckie, one są takie jakieś, takie jakieś bliższe. Tak. I jeżeli my przyglądamy się dzisiaj wyborom prezydenckim, to widzimy, że są dwa podstawowe obszary, których zaopiekowanie będzie prowadziło do zwycięstwa, no albo do porażki. I tymi obszarami jest z jednej strony bezpieczeństwo, a z drugiej strony dobrobyt. Nie czyni nas to specjalnie wyjątkowym jako społeczeństwa czy pewnej wspólnoty politycznej w państwie, dlatego że to są te dwie dokładnie te dwie potrzeby, które dzisiaj, jak patrzymy, Europa długa i szeroka, występują wszędzie, ba, dokładnie to samo się dzieje w Stanach i obydwie te wartości są zagrożone. I co jaki to ma związek z CPK? Ono ma związek taki, że CPK obsługuje tą potrzebę wzrostu dobrobytu, bo ona jest obietnicą wzrostu dobrobytu i kamieniem milowym wzrostu dobrobytu. Stać nas na to, żeby mieć takie lotnisko. Powiedzenie wyborcom, słuchajcie, no nie stać nas. To jest taka historia, jak opowiadam ją, bo ona jest bardzo taka symptomatyczna. Też ostatnie badania fokusowe i jeden z badanych opisuje, dlaczego on uważa, że ma gorzej. Nie dlatego, że nie stać na masło, że nie może sobie kupić rzeczy, że nie może takich codziennych, tak? Nie dlatego, że nie stać go na wyjazd na wakacje, tylko on opowiada to w taki sposób. No, 5 lat temu kupiłem sobie auto. No już nie chciałem mieć używanego, kupiłem sobie nowe auto. To ja nie mam wielkich potrzeb i jeżdżę Toyotą Yaris. Lubię ten samochód. I też żeby nie było, że jest jakaś reklama. No ale po 5 latach doszedłem do takiego momentu, kiedy w zasadzie już dobrze byłoby je sprzedać, jeszcze w dobrej cenie. No i wtedy zapłaciłem za to auto 5 lat temu 50 tysięcy. To jest oczywiście wartość umowna, proszę mnie nie łapać za słówka. Idę do dealera dzisiaj i to kosztuje 90 tysięcy. No i mnie nie stać. 5 lat temu było mnie stać, a dzisiaj nie. Czyli co mi się stało? Pogorszyło mi się, bo nie stać mnie na te wszystkie ładne rzeczy, na które jeszcze niedawno było mnie stać. I CPK jest taką Toyotą Yaris. Mogę jeszcze dalej coś powiedzieć? Nie, bo zadumałam się nad tą Toyotą Yaris, szczerze mówiąc, ja nie myślę tylko o CPK, tylko wiesz, właśnie o tych aspiracjach, tak? Więc ty bardzo, bardzo trafiłeś mocno w moje pytanie. Maciej, a twoim zdaniem jak to będzie?
Znowu ja tutaj nie śmiem rywalizować z Marcinem jako ekspertem od trendów społecznych i tej przewidywania tego, co będzie jakby grzało przy wyborach najbliższych czy za 2027. Ja bym sobie życzył z kolei tylko jako obywatel i wyborca, żeby właśnie jak najwięcej dyskusji było na temat kierunków rozwojowych państwa polskiego, jak inwestować, jak realizować inwestycje, jak ścigać się z najlepszymi i prześcigać najlepszych, zamiast tkwić właśnie w jakichś bezproduktywnych sporach na tematy drugo- czy trzeciorzędne. Tutaj jeszcze w nawiązaniu do myśli Łukasza, CPK się też to ładnie wpisuje do tej sprawności państwa, czy sprawczości ci państwa. Mnie, szczerze mówiąc, krew zalewa, jak słyszę tego czy innego pełnomocnika rządu mówiącego, że no, że trzeba harmonogram projektu zestawić z głowy na nogi i zdać sobie sprawę, jak realizuje się inwestycje w Polsce. W Polsce nie da się zrealizować takiego projektu jak lotnisko szybciej niż 8 lat, a przez 2 lata najbliższe będziemy zabiegać o pozwolenie na budowę. I to mówi pełnomocnik rządu, którego stanowisko zostało specyficznie utworzone po to, żeby te wszystkie administracyjne zatory przetykać i umożliwiać podejmowanie tych decyzji administracyjnych szybciej. No mnie po prostu krew zalewa, bo faktycznie nie ruszymy do przodu jako państwo, jeżeli będziemy tkwili w tym mentalu. Ja całe życie pracuję w biznesie prywatnym i w biznesie prywatnym jest normalne to, że się stawia wyśrubowane maksymalnie harmonogramy i stawia się oczekiwania, że one będą dowożone. I tylko w takich warunkach ludzie mają ten efekt spinki i motywację do tego, żeby faktycznie działać i rozwiązywać realnie problemy, zamiast mówić, no się nie da. Tak? A my cały czas tkwimy niestety w takiej sytuacji. Więc liczę, że przez tą dyskusję wokół CPK, czy szerzej tych projektów rozwojowych, politycy zaczną również odczuwać tą presję czasu, że ludzie nie chcą tylko opowieści, że za 11 lat powstanie w Polsce port lotniczy, tylko że faktycznie oczekują rezultatów szybciej. I to, mam nadzieję, powinno uruchomić procesy prowadzące do tego, że faktycznie i dyskusja, i faktyczne działania przestawią się na bardziej produktywne tory. Poczekaj, wiesz co, bo ja tylko się wytłumaczę, dlaczego ja zadałam to pytanie o to przeciąganie elektoratu i wybory. Wczoraj była taka dyskusja tutaj na forum między Krzysztofem Bosakiem i Mateuszem Morawieckim i Morawiecki zadeklarował tam publicznie i bardzo mocno, że on zamierza ściągać ten aspiracyjny elektorat, to znaczy, że on chce być na prawicy graczem, tak to zrozumiałam, który jest takim magnesem właśnie na tych ludzi, którzy chcą trochę więcej, tak? Którzy chcieliby, żeby to państwo działało. I bardzo dobrze, że o tym wspominasz, bo ja bym tutaj chciał jeszcze jeden aspekt do tej dyskusji wprowadzić, który moim zdaniem się bardzo rzadko pojawia. To znaczy projekt CPK to rzeczywiście przedsięwzięcie, które może zostać zrealizowane w moim przekonaniu, a mówię to jako zwolennik klasycznego liberalizmu, tylko przez państwo. To również wynika z tego, że taka jest natura koncesjonowania różnych tego typu przedsięwzięć. No, krótko mówiąc, trudno tutaj wyobrazić sobie warunki normalnej, wolnej konkurencji. Ale ja rezerwuję takie przekonanie, że tylko państwo może coś zrobić dla bardzo nielicznych dziedzin. Natomiast mam wrażenie, że poparcie dla CPK jako właśnie dla projektu, który realizuje państwo, bardzo dobrze współgra z dwoma tendencjami. Jedna to jest ta tendencja, której wyrazicielem było Prawo i Sprawiedliwość i osobiście Mateusz Morawiecki i była to tendencja niestety do ubóstwienia państwa. Tylko państwo, państwo w centrum, państwo musi prowadzić nawet holding hotelowy, to jest dla mnie taki symbol, nawiasem mówiąc, z patologii myślenia o tym, że państwo musi mieć priorytet w biznesie. Mateuszowi Morawieckiemu to bardzo pasuje, więc on chętnie będzie promował ten projekt również dlatego, że to odpowiada wizji państwa, które ma prymat nad prywatną przedsiębiorczością, a to była wizja Prawa i Sprawiedliwości. Ale ta wizja jednocześnie moim zdaniem pasuje ogromnej grupie Polaków, którzy niestety, i to znów mówię z przykrością właśnie jako zwolennik klasycznego liberalizmu,
uważają, że prywatny przedsiębiorca, zwłaszcza drobny prywatny przedsiębiorca, to chciwy Janusz i należy go zaorać, że jeżeli już wpuszczamy jakieś duże inwestycje, to najlepiej, żeby to były wielkie międzynarodowe korporacje, a tam jakie są obciążenia ZUS-owskie dla drobnych przedsiębiorców, to nieważne, niech oni zdychają, a w ogóle najlepiej właśnie jakby państwo się wszystkim zajmowało. I to jest jeszcze taki trochę uboczny efekt tej dyskusji i tego sporu o CPK, który chciałbym tutaj wybić, nie obwiniając oczywiście nikogo, bo jak mówię, sam się zgadzam, że to akurat jest takie przedsięwzięcie, które tylko państwo może zrealizować, oczywiście kontraktując prywatnych wykonawców, projektodawców i tak dalej, ale tylko państwo, no tylko, że miejmy tę świadomość, że akurat to jest pewien wyjątek. Niepokoi mnie to, że wiele osób może uznać, że to jest dowód, że państwo sobie we wszystkim lepiej poradzi. No ale pytanie jest, wiesz, jakie to są obszary, w których to państwo powinno interweniować, tak? No bo teraz jest cały czas, zaczęliśmy w ogóle przed panelem dyskusję o tych zbiornikach, tak? I jakby zobacz, no prywatni obywatele, tam ci, którzy tysiąc osób, które mieszkają na terenie Kotliny Kłodzkiej, którzy się sprzeciwiali budowie zbiorników, no nie zrobią sami tego, nie? Więc pytanie, ile jest takich rzeczy też w tej wyliczance, czy w tym portfolio projektów rozwojowych, za które faktycznie są odpowiedzialne, za które jest odpowiedzialne państwo. I drugie pytanie jest takie, czy... Bo to, moim zdaniem to jest też taka łatwa do sprzedawania opowieść, bo też rozwój państwa z kolei wymaga mnóstwa takich drobnych działań, które nie są tak spektakularne. No, tak jak wam mówiłam, ja się zajmuję cyfryzacją i gdzieś tam zrobiliśmy w Gazecie Prawnej, Dzienniku Gazecie Prawnej taki pomysł piątka dla AI. I jakby wiecie, to żeby mieć ładne rzeczy z zakresu technologii w Polsce, to wymaga kolosalnej zmiany w obszarze energetyki, w obszarze inwestycji w klastry obliczeniowe, w edukację. Jakby to jest bardzo, bardzo skomplikowane i nie jest tak łatwo przedstawialne. Tylko jedna uwaga, no zbiorniki retencyjne czy regulacja rzek to nie jest dziedzina biznesu, prawda? A port lotniczy jednak mimo wszystko jest, chociaż tak jak mówię, tutaj państwo, tylko państwo może coś takiego zrealizować. Tam, gdzie nie mamy warunków normalnej konkurencji, no budowa dróg też należy do takiej dziedziny, no to myślę, że możemy się zgodzić, no przynajmniej ja się godzę mimo moich liberalnych gospodarczo poglądów, że to robi państwo przynajmniej w polskich warunkach, bo być może gdybyśmy byli w Stanach Zjednoczonych, mogłoby to wyglądać inaczej. Była tutaj wcześniej taka dyskusja, w której, czy tam dokładnie w tamtym budynku, w której były odniesienia częste do Stanów Zjednoczonych i do tego, że na przykład w energetyce w Stanach Zjednoczonych jest prywatna, całkowicie prywatna konkurencja łącznie z sieciami przesyłowymi. No ale to są inne warunki. Ale tam, gdzie jest normalna konkurencja, jest normalny rynek, no to tam należy postawić granicę, tam państwo po prostu nie powinno wkraczać. Dlatego podałem przykład holdingu hotelowego. Nie wiem, po co państwo prowadzi holding hotelowy, to jest jakiś absurd. A jak myślicie, co potem, co teraz po złożeniu projektu ustawy? Co dalej z CPK, jak to dalej się potoczy? Znakomite pytanie, na które nikt nie zna odpowiedzi, natomiast może tutaj moi znakomici rozmówcy pokuszą się o prognozę. Ja myślę, że to jest może być bardzo ciężki orzech do zgryzienia dla rządzących, bo z jednej strony wszyscy formalnie deklarują poparcie już teraz dla projektu, pan premier wyraził poparcie, więc dlaczegoż miałaby tego typu ustawa zostać utrącona? Z drugiej strony ustawa narzuca pewne zobowiązania, chociażby to, że żeby wyostrzyć ołówki i przybrać harmonogramy, które będą ambitniejsze od tych obecnych, żeby przyjąć harmonogram mówiący o zakończeniu projektu lotniskowego na 2030, a nie 32 czy 35. Rozumiem też, że żadna władza nie lubi, jak jej obywatele mówią, że mają coś zrobić, zobowiązuje władzę do czegokolwiek. Ale myślę, że to będzie takie potężne sprawdzam, bo jeżeli projekt z 200 tysiącami podpisów obywateli zostałby utrącony na przykład na etapie pierwszego czytania, no to nie byłby dobry sygnał wysłany w stronę społeczeństwa. Ja liczę, że to zresztą jak każdy obywatelski projekt ustawy z definicji powinien przechodzić przez etap pierwszego czytania i być kierowany do prac w komisjach sejmowych. No więc zobaczymy w ciągu 3 miesięcy, czy ta pierwsza bramka zostanie jakby spełniona.
ostatecznie liczę na to, że w Sejmie znajdzie się poparcie dla tego projektu, gdyż no, wiele sił parlamentarnych wyrażało poparcie dla naszego projektu ustawy, a poparcie dla projektu wyrażają praktycznie wszyscy, więc no, dlaczegożby miałby ten projekt nie przejść. Natomiast zdaję sobie sprawę, że nie wszystkim jest on na rękę. A myślisz, że będziecie mobili? Zaraz ci oddam głos, tylko chciałam zapytać, czy jesteście gotowi na to, żeby tego projektu na każdym etapie legislacyjnym po prostu w imieniu tych 200 tysięcy osób bronić? To znaczy, zobaczcie, co się stało teraz z obywatelskimi projektami. Jest obywatelski projekt dotyczący podwyżek dla pielęgniarek. On został zdołowany do podkomisji sejmowej i tam może sobie leżeć, jakby dowolnie długo mogą trwać nad nim prace. W 2021 nauczyciele złożyli obywatelski projekt zmieniający sposób naliczania płacy nauczycieli. No i on też trafił do podkomisji sejmowej teraz. Znaczy PiS się nim nie zajął przez 3 lata, ale koalicja zajęła się nim tak, że spuszczono go do tej podkomisji. On prawdopodobnie będzie tam leżał równie długo, bo to wymaga takiej dużej dyskusji i odpowiedzialności za pewne decyzje, które będą miały bardzo daleko idące konsekwencje finansowe. No cóż, jak zobaczymy, że projekt nie idzie, to z zakumulowanym naszym know-how zawsze możemy jeszcze pokusić się o 500 000 podpisów pod referendum, więc to też jest jeszcze możliwe. Natomiast raczej na wcześniejszym etapie ja liczę na to, że po prostu będzie możliwość zajęcia się tymi tematami w komisjach sejmowych, gdzie na pewno będziemy uczestniczyć w dyskusjach i będziemy jakby popychać ten temat do przodu i pilnować projektu na poziomie tej ustawy, jak i każdym innym jako stowarzyszenie. Niestety ja nie jestem takim optymistą. Jak słyszę, że ktoś mówi, że to by był problem dla władzy, gdyby ten projekt został odwalony, no albo wysłany właśnie do zamrażarki, która przecież została tylko częściowo zlikwidowana, a właśnie w tej formie, o której mówisz, nie została zlikwidowana. Przypomina mi się zawsze wtedy taki dowcip rysunkowy Andrzeja Mleczki z lat 80., gdzie stoi dwóch ewidentnie Polaków pod piramidami w Egipcie. Jeden tak patrzy ze sceptyczną miną, mówi do drugiego: my ze szwagrem po pijaku nie takie rzeczy robiliśmy. Więc myślę, że no to niestety jest to, co się może stać. No problem dla władzy, ale jaki problem, nie takie rzeczy robiliśmy. I myślę, że niestety taki będzie tego los, bo jestem sobie w stanie doskonale wyobrazić tłumaczenie rządzących, dlaczego ten projekt nie przechodzi. My już przecież zdecydowaliśmy, my lepiej znamy, wiemy, jakie są uwarunkowania, to jest nierealny termin, który tutaj państwo proponują. No przecież jest nasza decyzja, o co państwu chodzi, my to będziemy robić po swojemu, nie pozwolimy sobie tutaj narzucać jakichś nierealnych warunków czy terminów. No ale oczywiście nie odrzucamy właśnie w pierwszym czytaniu projektu, tylko wysyłamy go do komisji czy do podkomisji, niech sobie tam dokładnie zostanie przeanalizowany. I obawiam się, że taki będzie tego dalszy ciąg. No, jednak ten zabieg Donalda Tuska z podjęciem decyzji, a może raczej z ogłoszeniem decyzji o tym, że będzie kontynuowana budowa CPK, był dosyć sprytny, bo faktycznie jakbyśmy robili taką linię czasu, jak ten, i myślę, że to nawet by wyszło w statystykach Google'a i wyszukiwaniach, CPK do momentu, kiedy Donald Tusk to ogłosił i potem, to na pewno byłoby widać wyraźny spadek zainteresowania. No to jest też, już mówiąc zupełnie cynicznie, dla polityka pewna sztuka, żeby niewygodne sprawy umieć właśnie tak odepchnąć gdzieś za siebie i obawiam się, że Donaldowi Tuskowi w tej sprawie to się dosyć udało. Ale jest jedna różnica, że również przed tą słynną konferencją to zainteresowanie CPK miało taki ruch falowy. Ono zbierało i opadało. I śmiem twierdzić, że jeżeli przez kolejne miesiące nie będziemy widzieć jakichś radykalnych postępów, to widzę to, co tutaj Marcin wspominał odnośnie tego pojedynczego głosu, to prędzej czy później wybije. I jestem przekonany, że te 200 tysięcy podpisów przede wszystkim świadczą o tym, że ludzie nie zapomną i będą oczekiwać faktycznie realizacji tego projektu, a nie jak z Pierwszopolską Elektrownią Atomową, z której prąd miał popłynąć w roku 2020. Tak, ale... Lubię te memy. Tak. Ja tylko bardzo krótko. Znaczy, ja mam wrażenie, że dzisiaj klasa polityczna stoi przed dosyć trudnym zadaniem. No bo albo będzie musiała tym aspiracjom ulec, albo uda się jej zwalczyć ten aspiracyjny ruch. I wydaje mi się, że
może nie w interesie społecznym, ale w interesie klasy politycznej jest zduszenie tego aspiracyjnego ducha. Bo aspiracyjny duch wymaga jakby nieustannego postępu, a wydaje się, że to dzisiaj nie do końca się politykom tak wyobraża, że to jest do zrobienia. A biorąc pod uwagę nie tylko Polskę, ale jakby całą taką, taką wspólnotę transatlantycką, to dowożenie tych aspiracji rosnących wydaje się być coraz trudniejsze. I wychodząc trochę szerzej, to, że widzimy wzrost partii antyestablishmentowych, jak powiem populistycznych, to pewnie się nam nie obrazisz, ale będziesz dyskutował. Więc nie obrazisz, tylko się będziesz dyskutował. Więc partii antysystemowych albo antyestablishmentowych jest związany właśnie z tym, że no nie wszystko udaje się dowieść na takim poziomie, jakbyśmy chcieli, a co wiąże się w pewien sposób z taką no niewypełnioną obietnicą Zachodu, tego Zachodu rozumianego jako Europa i Stany Zjednoczone, czyli obietnica tego Zachodu jest dość prosta, bo to jest obietnica, będziecie bezpieczni i może jeżeli nie wam, to waszym dzieciom będzie żyło się lepiej. No i ta obietnica przestała być ostatnio dowożona, a to jest nic innego jak w sumie obietnica aspiracyjna. Więc ja myślę, że politycy będą próbowali jednak mimo wszystko zarządzić tym i trochę to przydusić. Chociaż w Polsce to jest jeszcze, ta aspiracja jest zupełnie nowa, świeża, bo można by oczywiście wziąć pod to, co powiedziała świętej pamięci Jadwiga Staniszkis, czyli że PiS ośmielił lumpiarstwo, tak chyba powiedziała, tak? Co w pewnym stopniu bardzo oczywiście takim wyostrzonym i pejoratywnym w stosunku do części polskiego społeczeństwa jest prawdziwe, bo PiS to zrobił, PiS obudził aspiracje części społeczeństwa, która tych aspiracji nie miała, ale żebyśmy byli zupełnie uczciwi, to trzeba powiedzieć, kto z tymi aspiracjami tak na dobrą sprawę zaczął. A na dobre zaczął Donald Tusk w 2012 roku, jak powiedział, że stać już nas na to, żebyśmy euro zrobili, tak? I stać nas na to, żeby autostrady tutaj były. Więc sami sobie to zrobili, a teraz muszą sami jakoś sobie z tym poradzić i pytanie, czy utopią to w komisjach, a za to przyjdzie kara w wyborach, czy też skończy się to inaczej? To jest świetne pytanie. Ja się zastanawiam, czy te umowne 200 tysięcy osób, no pewnie w skali Polski, to ty wiesz, Marcin, lepiej, ile tak naprawdę, jakie to jest naprawdę poparcie liczbowo, ale czy to są ludzie, którzy są gotowi tych aspiracji w jakiś sposób bronić, waszym zdaniem? To znaczy, mnie się wydaje, ale ja mam tylko jakieś takie obserwacje anegdotyczne, że to też jest taka sprawa pokoleniowa, to znaczy pewnie ja mam tutaj najniższy PESEL z was i jakby wśród osób, które jakby są moim takim zapleczem, moim towarzystwem, no to jakby to myślenie aspiracyjne stało się częścią DNA. To po prostu są ludzie, którzy chcą mieć ładne rzeczy, chcą mieć ładnego AI-a, chcą mieć dobre drogi, chcą mieć lotnisko. Myślę sobie, że pokolenie jeszcze kolejne, dekadę młodsze, z PESELami tam po 90 i 00, no to są ludzie, którzy się urodzili w Unii Europejskiej, tak? Którzy, czy wychowali się już we wczesnym dzieciństwie w Unii Europejskiej. To są ludzie bez kompleksów, którzy mówią językami dowolnymi, za jakie tam rodzice zapłacili, albo nauczyli się w szkole, która jakoś tam to podbustowała. No i teraz pytanie, czy ci ludzie po prostu będą w stanie tego bronić? Optymistyczne byłoby to, że podpisanie się pod projektem ustawy, jakimkolwiek obywatelskim, to jest trochę większy wysiłek niż kliknięcie na lajka na Facebooku, no bo jednak... Podobno teraz będzie można już klikać na obywatelskie projekty ustawy. Nie wiem właśnie, czy to jest dobre rozwiązanie. Tutaj mamy chyba lepszą weryfikację, bo jednak to jest papierowa lista. Na tej papierowej liście trzeba wypisać adres, imię, nazwisko, numer dowodu osobistego i się podpisać. Wiem, że to nie jest może duży wysiłek, generalnie rzecz biorąc, ale jednak trochę większy niż tylko podanie czegoś dalej w sieci albo właśnie kliknięcie lajka. Więc zakładam, że jeżeli ktoś się na to zdecydował, no to coś mu tam bardziej może w duszy gra. Czuje się troszkę bardziej zaangażowany w tę sprawę niż tylko po prostu takie właśnie, jak to w internecie 50 razy dziennie robimy, coś tam lajkujemy albo podajemy dalej. Ale też zastanawiam się nad tym, czy ta diagnoza, że im młodsze pokolenie, tym bardziej w tym sensie aspiracyjne, jest trafna. Pewnie Marcin znów mógłby tutaj na podstawie badań powiedzieć więcej, ale zastanawiam się, jak to pokolenie, które dzisiaj wchodzi w dorosłość, jest do tego ustosunkowane, choćby dlatego, że
pewnie jakaś część, nie wiem czy duża, czy mała, ja bym miał nadzieję, żeby jak najmniejsza, ale jakaś część no, też widzi na przykład latanie jako zbrodnię przeciwko klimatowi. Można się z tego śmiać, ale nie żartujmy sobie. Wstyd przed lataniem to jest oficjalnie kolportowana ideologia w krajach skandynawskich. No to Greta Thunberg wylansowała w Szwecji. Flixcam chyba to się nazywa, jeżeli dobrze pamiętam. Więc tutaj bym się zastanawiał, czy to jest rzeczywiście tak, że im młodsi ludzie, tym bardziej będą chcieli właśnie takich ładnych rzeczy jak lotnisko. Ale nie jestem pewien, rzucam tylko tezę. Ja się pozwolę tylko zgodzić się w 100% z tobą, Ania, że mam dokładnie te same obserwacje ze swojego środowiska. To samo widzimy po tych PESEL-ach lata 80., 90. i 2000 podpisujące się gremialnie pod naszym projektem ustawy. I myślę, że to jest coś, czego 70-latkowie przy władzy po prostu nie dostrzegają w tym momencie. I oczywiście to nasze pokolenie ma też to do siebie, że jest raczej właśnie takie w świecie wirtualnym żyjące i ciężko im jest wyjść do realu, żeby podpisać ten świstek papieru i zrobić coś takiego namacalnego. Ale jestem przekonany, że ta fala będzie tylko zbierać. Bo też umówmy się teraz w dzisiejszym świecie, ludzie mają wybór, że jeżeli no, nie widzą szans jakiś rozwoju siebie i swojej rodziny tu na miejscu, no to pojadą do Anglii, do Niemiec czy do Francji. Ale właśnie to jest istota mojego pytania. Wiesz, czy to nie będzie jakiś rodzaj emigracji wewnętrznej, nie wiem, to, że ja nie rozumiesz, czy to, że ja mam rozdźwięk między tym, co robi mój rząd, a tym, co ja myślę, nie powoduje, że ja po prostu skupiam się na swojej pracy wysoko, bo tam jakoś, wiesz. Oczywiście rola jest tutaj liderów opinii, żeby popychać to tych ludzi do tego, żeby wyjść z tego swojego bąbelka i faktycznie pomyśleć przez chwilę o rzeczach większych. I myślę, że to znakomicie się udało właśnie między innymi przy CPK-u. To Marcin i 5 minut potem na pytania. Tak, ja bym chciał tylko w zasadzie dwie uwagi do tego nanieść. Po pierwsze, to co się stało w ciągu ostatnich paru lat, może nie 8, żeby nie mówić, że to się stało wszystko za zupełnie za poprzedniej władzy, ale ostatnich paru lat to z kulminacją w ciągu ostatniego roku to jest objawienie się takiego obywatela, który jest świadomy tego, czego wymaga, co mu obiecano i co w związku z tym chce dostać. I takiego, którego nie jest łatwo zaciekawić jakimiś tutaj rzeczami, które się dzieją na obrzeżach świadomości, bo on doskonale ma zapisane sobie tam w notatniczku, co chciał dostać i tylko sprawdza, czy już dostał. To jest taki obywatel, nowy obywatel, taki trochę menedżer, tak? Bo on pamięta, co tam zlecił i czeka, aż do niego wrócą politycy z tym, że już jest zrobione. Ewentualnie on ich będzie odpytywał, jaki jest stan realizacji zadań, które zostały im powierzone. To jest szalenie niewygodny typ obywatela z punktu widzenia polityka, bo on jest bezczelny, roszczeniowy, pamiętliwy i jeszcze dodatkowo wyciąga jakieś konsekwencje na końcu. Więc wydaje mi się, że taki obywatel, który oczywiście nie chodzi o całe polskie społeczeństwo, tak jest, ale objawiła się całkiem spora grupa ludzi, która właśnie w ten sposób postrzega politykę. I to jest pierwsza uwaga. Druga uwaga dotycząca młodszych kohort, czy wyborców, czy obywateli. To z nich między innymi rekrutują się ci nowi obywatele, a oni, ci młodzi ludzie, oni funkcjonują w dużej mierze kopiując swoje zachowania trochę z urządzeń mobilnych. To znaczy oni testują sobie, wgrywają sobie aplikację, która ma rozwiązać ich problem. No i jak ona działa, to spoko, to zostaje. To jej nie deinstalujemy, tylko korzystamy z niej, a jak nie działa, to ją odinstalowujemy. To znaczy głosujemy na dane ugrupowanie, bo ono miało rozwiązać problem, który nas nurtuje i który chcielibyśmy, żeby został rozwiązany. No i patrzymy, czy oni robią to, po co ich cudzysłów zainstalowaliśmy przy władzy, czy nie robią. Jak nie robią, to ich odinstalowujemy. Instalujemy inne rozwiązanie. A tylko, że to znowu powoduje, że no bezczelny i roszczeniowy jest obywatel, no i trzeba w jakiś sposób zarządzić nim. Kiedyś było łatwiej, bo można było
tym obywatelem lepiej i łatwiej manipulować. Dzisiaj w tym świecie takiej dostępności informacji, gdzie jednak te media społecznościowe w dużej mierze stanowią punkt wyjścia do tego, co myślimy, co obserwujemy i co konsumujemy, także w zakresie polityki, nastawiają te wymagania na zupełnie innym poziomie i zgadzam się z tym, że ci 74 albo 69-letni liderzy, myślę, że oni są, że mimo tego, że oni wiedzą, jak to działa, to nie jest to dla nich dostępne na takim kognitywnym poziomie. Czyli to zagrożenie, że deinstalują mnie za chwilę. Czy ktoś z Państwa miałby uwagę, pytanie? Bardzo dziękuję, Ryszard Wil. Ja tak chciałem tylko króciutko to uzupełnić, bo są duże obawy co do tego, że jeżeli ten projekt się pojawi w Sejmie, to wyląduje na wieki wieków w komisji. I tutaj ta zamrażarka, która została zlikwidowana, to ona została zlikwidowana właśnie na poziomie komisji i podkomisji. Więc teraz Sejm będzie miał maksymalnie 9 miesięcy, żeby ewentualnie tą ustawę przetrzymać i później będzie ją musiał siłą rzeczy poddać już pod głosowanie. I wtedy tym bardziej, że to jest taki projekt społeczny, czyli jest dużo tych podpisów zebranych, no to będzie miał ciężko, żeby z tego jakoś wybrnąć, schować to gdzieś pod dywan i trzymać to w tej komisji. Tak, tak, to jest nowy regulamin Sejmu, który już obowiązuje. No więc no, tym bardziej będzie możliwość jakby spowiedzenia sprawdzam i zobaczymy, jak to się potoczy. Dziękuję za ten komentarz faktycznie. Myślę, że pierwsze decyzje to poznamy już w ciągu paru tygodni. Czy faktycznie marszałek Sejmu zechce wykorzystać cały dostępny okres 3 miesięcy, żeby w ogóle skierować projekt do pierwszego czytania, czy też zrobi to szybciej. Każdy kolejny krok będzie nam bardzo wiele mówić o faktycznych zamiarach i aspiracjach władzy. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i dziękuję Państwu także za uczestnictwo w naszym panelu.